Dzień dobry, tu testerki szczęścia Beksalala, Kaprylda. Dzisiejsza audycja będzie o przeżyciach Kapryldy i moich z życia wśród osób, które nie wiemy jak nazwać, żeby to było elegancko. Więc może nazwiemy tak jak sobie piszemy, między sobą i rozmawiamy, ale będzie to w cudzysłowie. Chciałyśmy porozmawiać o burakach. O życiu wśród buraków, to w Polsce się też mówi Grażyn i Januszy, ale ja nie chcę obrażać żadnych Grażyn, żadnych Januszy, bo ten, bywają no nie, też... nie wolno Januszy, bo ja mam w rodzinie takiego Januszka, tak, no. Jego nie wolno obrażać. Tak, no ale no. Tak to się, no popularnie się mówi, no nie jest to miło, no to więc może buraki będzie takie... Taki bardziej, stereotyp. Taki stereotyp. Tak. W każdym razie Kaprylda obracała się w takim środowisku i ja nawet myślałam, że w tym środowisku znajdę szczęście i już do końca życia będę przebywać wśród takich przyjaciół. Wtedy coś mnie uwierało, ale nie zdawałam sobie sprawy, że to buraki i wręcz chciałam się dostosować do takiego życia, bo wydawało mi się, że to życie jest właśnie fajne, że tak trzeba żyć, jak żyją oni, no bo oni tak emanowali, prawda, taką informację, taka informacja wręcz z nich wypływała, że właśnie takie życie jest odpowiednie i tak trzeba postępować w życiu. Mm-hmm. W każdym razie nie będziemy opowiadały o burakach takich naprawdę nizinnych, bardzo, chciałam dodać, pastewnych, tylko o takich ludziach, którzy na pierwszy rzut oka wydają się naprawdę kulturalni, fajni, a dopiero potem wychodzi. Mm-hmm. Mam takie właśnie teraz porównanie, że to tak, jak się na takich ludzi patrzy, że no właśnie to też w moim środowisku było, nie? Nawet w rodzinie, o czym będę mówić, że patrzy się na takiego buraka i widzisz takiego pięknego, dorodnego buraczka, takiego, a w rzeczywistości to jest taka ćwikła i doprawiona takim mocnym chrzanem, że tego nie da się przełknąć. To prawda. Nie? Ja też właśnie wśród takich osób przebywałam i tak sobie tutaj wynotowałam, o czym będziemy po kolei rozmawiały. Tak, ja miałam takich przyjaciół właśnie, tu chyba już kilka razy wspomniałam o tej grupie przyjaciół, z którymi się przyjaźniłam kilkadziesiąt lat i z którymi żyliśmy niemal jak w rodzinie i potem mnie no, zawiedli w takiej trudnej chwili. Najpierw może porozmawiajmy o wierze. Ja nie wiem, czy masz jakieś doświadczenia? Tak. No tak. Jak wygląda wiara u takich osób? Wiesz co? A mogę zacząć od suchara? Proszę bardzo. A to później może ja o wierze powiem. Proszę bardzo. Nie, dobrze, to powiem suchara, a później powiem o wierze. O, dobra. To tutaj też mam doświadczenia. No. Dobrze, to taki suchar przyjechał z Anglii na wieś do domu rodzinnego facet. Pobył tam powiedzmy rok w tej Anglii. Już takim poczuł się Anglikiem, już takim człowiekiem z wyższych sfer. I przyjechał, no niech będzie, że na wakacje, odwiedzić rodzinę do domu rodzinnego. Jest w tym domu. Taki panisko, nie? Się czuje, że to z Anglii przyjechał. No i w pewnej chwili ojciec do niego mówi: o, synek, jak dobrze, że jesteś, to mi pomożesz przy obrządku. Wziąłbyś, poszedł, wyrzucił gnój. A ten gościu taki zniesmaczony. What? No, what krów i what świń. Chyba adekwatny, nie? Ten kawał. Tak, bardzo pasujący. Powiem, że przygotowałem się suchar po prostu taki w punkt do audycji. Tak, tak. No. Przemyślany. I tak. I tak, teraz już mamy akcent, kwestię wiary. Tak, mamy akcent, teraz kwestię wiary.
No wiesz, ja to znaczy, tak... Czyli nie wchodząc oczywiście na nie, nie obrażając tylko, nikogo, tylko... Tak, mamy tylko takie... jak to wygląda? Tak, bo to chcemy podejść od strony takich, jak jest to Moliera, tak? Ten świętoszek właśnie, albo to nasze tak. Powiedzenie takie... polskie, że modli się za figurą, a diabła ma za skórą. Tak. Także tak, ja wiem. Ojejku, zastanawiam się, ile tu powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo, bo ja praktycznie już od dziecka w takiej wierze właśnie tej naszej polskiej byłam wychowywana. I też powiedzmy, no... wręcz do pewnych jakichś tam rzeczy byłam zmuszana. Zresztą podejrzewam, że nie tylko ja, co raczej nie ma dobrego wpływu na wiarę. I powiedzmy, ja dopiero z perspektywy jakichś tam lat, już w dorosłym życiu i to powiedzmy też po różnych takich przejściach, przebłyskach i przebudzeniach, dopiero zobaczyłam, że niestety w tym świadku ludzi tak zwanych wierzących, to no dużo jest takiego właśnie zafałszowania, że może nie będę wdawać się w jakieś szczegóły, ale na przykład czego ja byłam świadkiem? Ja byłam świadkiem powiedzmy tego, że ludzie niby wierzący potrafią przy innych ludziach po prostu być tacy święci, tacy kryształowi, a we własnym domu powiedzmy zachowywać się dużo w inny sposób. Mhm. Tak, i na przykład takie dziecko na przykład wychowywane w takim domu, to później ma takie jakieś rozdwojenie i jest zdezorientowane, bo nie wie, co jest granek, bo tak jakby widzi dwa różne światy, że osoba powiedzmy ta wierząca na przykład z rodziny, że raz się zachowuje zupełnie inaczej, jest no super wspaniałą, świętą osobą, a innym razem tak. W sumie dziecko to tego nie rozumie, dlaczego tak się dzieje, nie? I prawdopodobnie siebie obwinia, ale później nagle się okazuje, że w innych przypadkach ta osoba jest zupełnym przeciwieństwem i taki diabeł wcielony. Tak, jeszcze pewnie mówi dziecku, zobacz, do czego mnie doprowadzasz. Nie? A, to też tak. To jest masakra. Tak, tak, to wszystko twoja wina. Tak, tak. Niegrzeczny byłeś. Byłeś niegrzeczny, tak. Tak, i dlatego ja tak się zachowuję. Ja z kolei mam takie doświadczenie, wśród tych znajomych, tak, znaczy właśnie to kilka było doświadczeń. Jedni to byli tacy, ci najbliżsi nasi znajomi, to zupełnie podchodzili do wiary w sposób, co ludzie powiedzą, czyli nie chodzili do kościoła, ale jakaś komunia, jakieś tam te inne historie, ślub kościelny i tego typu rzeczy. Nie rozumiem. Tak, no bo co sąsiedzi powiedzą, prawda? Oni mieszkali, to nie mieszkali na jakiejś głębokiej wsi, bo to taka miejscowość jest podwarszawska, ale jednak bardzo dla nich była ważna ta właśnie ocena i dlatego to te wszystkie takie historie tam się działy. Wiesz, chrzty i w ogóle, nie? Natomiast inni, znaczy pozostali z tych znajomych właściwie, to byli tacy, że chodzili do kościoła i jakieś takie bliskie kontakty wręcz z księdzem utrzymywali, to ich tak nobilitowało, opowiadali, że ksiądz tam do nich przychodzi. Ale no, bywali na przykład, znali te wszystkie obrządki i tak dalej, kościelne, ale oni mieli takie podejście, że w tygodniu mogę zrobić nie wiadomo co, bo ja w niedzielę pójdę i się wyspowiadam, nie? I wszystko będę miał wybaczone. Tak. Więc mogę w tygodniu być kanalią. Ja w tygodniu mogę podrywać żony i tam swoich kolegów. Ja w tygodniu mogę upijać się do nieprzytomności i się zachowywać w sposób wulgarny, bo ja pójdę w niedzielę, wstanę, choćbym tam, nie wiem, na kacu, taki kolega, bo na kacu nie wiadomo jaki, on tam pędził do kościoła na godzinę 12 i siedział w pierwszym rzędzie, nie, bo tam, nie wiem, no, ział na wszystkich, bo... Szkoda trochę tych pozostałych. No ale właśnie był też u spowiedzi, bo i do komunii przystępował po tym wszystkim. Także takie ja znam podejścia do kwestii wiary.
Tak, oj, przeróżne znam przypadki, gdzie osoby, nie wiem, należą do jakichś takich wspólnot przykościelnych i bardzo aktywnie się udzielają i po prostu i wspólnota jest całym życiem takiej osoby. A okazuje się, że matka, chora matka w domu i ta matka, nie wiem, ludzie obcy muszą się matką zajmować, a takie te dzieci, jak no, raz na pół roku, jak nie przyjadą, to będzie już łach, jakie wydarzenie. Nie, i nawet jeśli powiedzmy ta matka jest jakaś... przy kościele. Tak, no właśnie, nawet to. Jeśli... tak, ta matka... Rozumiesz. Rozumiem, tak. No, nie ma czasu na pierdoły. No, tak, no, na zaopiekowanie. Jadek się plącze. Na zaopiekowanie się chorą matką, bo są ważniejsze sprawy, tak. No. Oczywiście. A już pomijając fakt, że nawet jeśli ta matka to była powiedzmy zołzą, czy jakaś była trudna, no to chyba jeżeli człowiek określa się jako osoba wierząca, no to powinien błysnąć przykładem, że no, matka mi, nie wiem, zafundowała w dzieciństwie piekło, ale ja jestem osobą wierzącą, ja jej wybaczam i teraz na starość się chcę matką zaopiekować, nie? No tak by no, właśnie tak by wypadało. Tak by wypadało się po prostu zachowywać. Teraz, znaczy nie wiem, czy już wyczerpałyśmy kwestię wiary, tak jak z naszej strony, jak to wygląda? No tak. Ta myślę, właśnie wiesz, wiara to, buracza. No jest to na pewno temat rzeka, to jest temat rzeka, się, ale to tak powiedzmy tak, że uliznęłyśmy trochę tego tematu. Uliznęłyśmy temat. No nie będziemy tylko na jeden temat mówić, się wypowiadać, no, oczywiście, bo to, no. Dużo tego jest. No. Tak, ja teraz na przykład tak mam napisane tutaj obyczaje, bo obyczaje jak jakiś... Wiara i obyczaje. Zwierząt w zoo, ale nie. No. Obyczaje takie codzienne, znaczy nie codzienne, obyczaje świąteczne, może tak. Nie to wiesz co, to Sexify mi się przypomina zasoby? Paulina. No. Kojarzysz Paulinę z Sexify? Ona tak. Taka katoliczka, tak. Tak, to tak i właśnie dokładnie no, tak to wygląda, no, jak, no. Tam, jak tam wyglądały te zaręczyny, to tak, te jej spowiedzi te rodziny, dwutygodniowe czy cotygodniowe, nie? Tak, tak to mniej więcej wygląda właśnie jak w tym filmie, gdy się te rodziny zjechały i omawiały kwestie ślubu młodych. Tak, właśnie, to, ja to właśnie dokładnie tak znam, to takie są bardzo ważne, są spotkania. I na przykład, jeżeli ty nie możesz, albo już ci się znudziło, no to jesteś postrzegana jako czarna owca. Ja tak właśnie tego doświadczyłam. I to na przykład imieniny są takie zasiadane za stołem i to polega na tym, że w ogóle każdy na tych imieninach chce błysnąć czymś. Ja też powiem ci, że musiałam brać w tym udział i też po prostu jak się zbliżały moje imieniny, to niemalże zaciągałam kredyt. No w każdym razie jakieś tam, wiesz, ja to zbierałam pieniądze, żeby urządzić i błysnąć właśnie na tych imieninach, albo tam w knajpie, albo jakąś się wynajmowało salę i tam trzeba było błyszczeć też potrawami, a całość w ogóle się sprowadzała do tego, że wszyscy najedli się, napili, popili, tańczyli i potem sobie poszli, nie? Tak. No widzisz, a trzeba było zrobić jak pani Wolańska z filmu Kogiel Mogiel, krekersy i słone paluszki, a potem proszę się częstować, jeszcze dołożę. No właśnie u nas tutaj niestety to byłam zmuszana do tego, żeby to robić nie w taki skromny sposób, ale w każdym razie była taka presja tych imien. To było tak nudne, bo to w kółko się powtarzało to samo, nie? Ja sobie czasem później właściwie, gdy już się wyzwoliłam, tak można powiedzieć, z tych znajomych, właściwie gdy mnie porzucili, ale to się okazało dla mnie wielkim wyzwoleniem, to potem dla takich dwóch koleżanek zrobiłam takie imieniny, że zaprosiłam je, pojechaliśmy do Torunia akurat, nie? Tam byśmy i w jakichś różnych miejscach, nie? Że sobie coś tam poglądałyśmy, tu przesiadłyśmy, tam przesiadłyśmy, poszłyśmy na obiad i to było coś takiego, no coś więcej, tak? Nie tylko to takie zasiadanie i tam wysiadywanie do białego rana i później wielki ból głowy. Także tak to wyglądały te obyczaje. Do tych obyczajów jeszcze dochodziły grille. No bez grilla to po prostu nie ma przebacz, nie? No tak.
To też musi się obyć i w ogóle każdy koniecznie musi tam pić alkohol, bo jak nie pijesz, to jesteś czarną owcą. No, słyszysz, ze mną się nie napijesz, co ci się dzisiaj... Jak to, co ty chory? I pokpiwanie, takie cały czas takie, wiesz, taka kpina, jeżeli ktoś nie chce pić alkoholu. No nie wiem, czy tego też... doświadczyłaś. A oczywiście, bo jako, że ja już jestem osoba niepijąca od kilku ładnych lat, no to tak, to bardzo często na tych imieninach właśnie u ciociów, wujków to było, no jak to się nie napijesz? Oj, to jeszcze pamiętam, jak to były początki mojej abstynencji. Pamiętam, jak przyjechały do mnie... kariery. Przyjechały do mnie koleżanki ze szkoły. To znaczy z tego studium, nie? Bo ja takie studium kończyłam. Matko, jakie one były oburzone, że ja nie piję, a już w ogóle, no chyba, że z nimi w ogóle też się nie napiję. No i z tą jedną to był jej... narzeczony chłopak i gościu w sumie, on się przewijał przez całą naszą szkołę, no bo to był jej chłopak, no i tak zawsze był obecny, no kilka lat był starszy, więc jak my tam mieliśmy ledwie 20 lat i uważaliśmy się, że to co mądrzy dorośli jesteśmy, no to on już troszeczkę pożył, trochę zasmakował życia, musiał sobie radzić, więc miał... inną trochę mentalność, inne podejście, inny sposób myślenia. I właśnie mi się podobało jego podejście w tym momencie, kiedy one były takie oburzone. Ja mówię, no, powiedział, nie no, dajcie spokój, to źle odbieracie. No. Tak. No właśnie. Ale no, nie, to jest taka ta kultura picia w Polsce, no to coś strasznego, nie? Że ja na przykład teraz będę jechała na taki wyjazd służbowy, i ja po prostu już ze strachem myślę, co to będzie, jak ja powiem, że ja nie chcę się napić, nie? Właśnie to powiem to ci, jest taka presja, bo to przeważnie większość pije, a ty jesteś w tej mniejszości niepijącej. No. Powiem ci, że ja nie jestem osobą, która kiedyś stroniła do alkoholu, naprawdę. To był ja taki, tak samo. Można powiedzieć, że to był, no, że to był taki antydepresant, nie? To działało, no, żeby człowiek się tak... No, chciał się przymulić i nie widzieć, tak? No ale widzisz, wszystkiego ale to... w koło, ale tak. No ja już nie chcę, tak? A ludzie tego nie rozumieją. Dalej ta presja taka. To zależy, bo czas zależy od humoru, nastroju, nie wiem, jaką chemię ma się w danej chwili w mózgu, bo bywa, że to bywa antydepresant, a bywa, że tak, że to jeszcze wręcz pogłębia depresję i jeszcze doprowadza do agresji, co właśnie często się zdarza po alkoholu, no, także... To znaczy, przeważnie to tak, antydepresant jest chwilowy, tak, bo na drugi dzień czujesz się jeszcze gorzej. No, znaczy, nawet nie tylko z powodu kaca, ale i z powodu tego, co się tam gadało i tak dalej, to... No tak, bo nie, człowiek straci sobie kontrolę, przypomnisz wszystko, bo straci się kontrolę, się wygaduje jakieś bzdury. No i później jak to o tym wszystkim zaczniesz myśleć, no to daj spokój. Tak. Pamiętam kiedyś taka trochę pijana, rozmawiałam z kolegą. Na cyku? Tak, z kolegą rozmawiałam i... Ja coś mu chciałam powiedzieć, wytłumaczyć i tak bardzo chciałam i nie mogłam. A on mnie nie rozumiał i widziałam, że on już zaczyna momentami się irytować, a ja byłam taka sfrustrowana, że dlaczego on mnie nie rozumie? A to ci język, czy tak miałeś bogactwo wypowiedzi? Nie wiem, chyba nie potrafiłam się wyrazić, znaleźć słów, nie pamiętam, matko, kiedy to było. Tak. No. Ja jeszcze pamiętam takie te właśnie... Ale przepraszam, że ci przerwę, ale też pamiętam ten sam kolega kiedyś po prostu, bo mieliśmy w przedpokoju telefon też jeszcze taki stacjonarny, nie? Do szafy był przyczepiony, no i ten kolega po pijaku to też wszedł do szafy i chciał tak jak z budki telefonicznej z tego telefonu dzwonić. Oj, się działo. Ach. Tak, to są właśnie takie historie, czasami śmieszne, które sobie człowiek przypomina, ale niektóre to najczęściej żenujące, nie? Jak, no znaczy, jak sobie przypomnisz po latach, kiedyś to, co ci się wydawało śmieszne, teraz już jest inne. Ja jeszcze właśnie pamiętam te takie grille, wyjazdy, tam ci jedni znajomi mieli dom, to nie wiem, tam sto parę kilometrów od miejsca zamieszkania, taki na wsi tam
po cioci i my tam wyjeżdżaliśmy tak całą gromadą, kupowaliśmy ten dom, takie rancho, tak, tam wyjeżdżaliśmy, tam właśnie urządzaliśmy jakieś biesiady, tam ktoś im tam, nie wiem, pomagaliśmy im tam chyba nawet przy jakichś pracach porządkowych w tym domu. No tak, i tak dalej. Przecież. No oczywiście, bo inaczej nie wypada. No, no, co ludzie powiedzą. Co ludzie powiedzą, no, że jak pojechałaś tam, to no dobra, że to już tam nie wypominam. W każdym razie ktoś fajnie to podsumował nagle, że te nasze wyjazdy to polegają na tym, że my wyjeżdżamy w piątek, tam urządzamy kolację, napijemy się, w całą sobotę zdychamy, nie? A w niedzielę się trzeba pakować. No tak, tak to wygląda. Trzeba wszystko posprzątać, pakować i wracać. I to po prostu, a w poniedziałek trzeba pójść do pracy, więc to było, było masakryczne. I ja się tak cieszę, że ja się wyzwoliłam z tego życia, chociaż to naprawdę u ciebie wiem, że to było bardzo trudne, gdy nagle zorientowałaś się, że to, co ci się wydawało takim złotem, to jest właśnie takim burakiem w złotej posypce. No tak. I dokładnie u mnie też, ale teraz to jest ogromna radość, że ja już nie jestem wśród tych ludzi, że ja tam nie muszę się do nich dopasowywać w żaden sposób, bo oni w ogóle mają te swoje obyczaje, mają te swoje zasady i każdy, kto zachowuje się ciut inaczej, to jest albo przywoływany do porządku, albo krytykowany, albo wręcz takie zagrożenie wykluczenia, prawda? Znam to. Że nie chcesz tak, a czasem i tak cię wykluczą, bo takim się podoba, bo muszą sobie znaleźć kogoś, kto będzie od nich gorszy i mu to, wiesz, wciskać. To właśnie, kurczę, trudno jest powiedzieć, czy gorszy. Oni no w ich mniemaniu. W tym środowisku, znaczy na pewno my byliśmy gorsi, ja z moim mężem byliśmy gorsi, bo nie mieliśmy tych ranch, nie mieliśmy tyle pieniędzy, co mają oni. Ale u nich to wszystko polegało na tym, że oni się obracali w takim środowisku ludzi podobnych do nich. I oni sobie nawzajem imponowali wszyscy. Próbowali sobie zaimponować. Ale w rzeczywistości to pewnie była zazdrość i zawiść, że bo ten ma lepiej. No tak, skąd ja to znam? Była zazdrość i była zawiść. Ty to mi zazdroszczą. No. Ale to chyba tak, ale to było tak wszystko zawalowane, to wychodziło w jakiś takich, taki pamiętam moment, weselny. Koleżanka. Tak, staropolskie wesela, tak? Tak, koleżanka, to była ślub córki koleżanki, takiej, która no tam była taką, można powiedzieć, głównodowodzącą w kuchni. Znaczy w kuchni sprzątać, taka była energiczna, ona tam zarządzała, na obiad zrobimy to, jak na tych wyjazdach. Nie była tam właścicielką, ale taka, ona była taka gospocha, o matko, ona była taką kobietą idealną, można powiedzieć, bo ona tego wszystkiego była bardzo ładna, bardzo pracowita, no ale taka, tak, no nie na każdy temat można było z nią porozmawiać. To dla mnie to akurat była troszkę wada, ale dla innych może i zaleta. W każdym razie był ślub i było wesele i wszyscy na tym byli, na tej imprezie i wszyscy się bawili i wszyscy tam się najedli, tak? A potem nagle po tym weselu gruchnęła taka wieść, że tam w jednym z pokoju, bo tam był też hotel nad tą salą balową. No tak, i tam noclegi. Noclegi dla niektórych, parę osób. No tam można się było przebierać, czy zdrzemnąć, czy coś tam, że te pokoje były do dyspozycji i tam z jednym z tych pokojów doszło do strasznej bijatyki, bo tam jakiś był awanturujący się, nie wiem, kuzyn i ktoś go tam usiłował uspokoić. W każdym razie ten pokój został zdewastowany, że tam niezłe pieniądze musieli zapłacić, bo tam i kabina prysznicowa była zniszczona i no i w ogóle hameble połamane. No i tam wiem, że ten ojciec panny młodej miał podarte spodnie, a garnitur był od bossa, więc bo on uspokajał. No i w każdym razie pozostali znajomi, gdy się dowiedzieli o tym właśnie, że tak się tam stało, bo ona tak szczerze się nawet podzieliła, ta koleżanka, to po prostu po kątach, a dobrze i tak, nareszcie, tam. Tak, i mieli po prostu z tego straszną radochę, a prosto w oczy było wielkie współczucie, prawda? Oczywiście.
No nie. Tak, jak widzi taki drogi garnitur, nie? Bo taki był ładny, amerykański, szkoda. Tak to się tam właśnie działo. Jeszcze taki, pamiętam takie historie, że trzeba było tolerować wszystko. Trzeba było tolerować wszystko, co było w tym środowisku. To znaczy chamstwo, chamskie dowcipasy, jakieś prostackie zachowania niektórych znajomych, nie? Bo właśnie ci tacy jakby nadzorujący, ta taka kadra kierownicza, można powiedzieć. Prowodyrzy tej całej, tak, tej całej grupy. Tam były takie dwie pary, takie wodzirejskie. To jak tam właśnie coś skrzywiłaś się, czy coś powiedziałaś takiego, wiesz, niesympatycznego, to zaraz przywoływali do porządku. No bo przecież on taki jest. No tak. No przecież wiesz chyba, jaki on jest. No tak. No i trzeba się po prostu... wojewodzie się, to znasz dalej, to powiedzenie. No. I trzeba było właśnie tak, na przykład jakieś takie dowcipasy szowinistyczne ja musiałam znosić. Niektóre dziewczyny wręcz musiały znosić obmacywanie. No właśnie, tak. Mnie to też chyba raz spotkało, takie obmacywanie, bo był taki kolega, który miał wylew, nie? I był taki na pół sprawny, ale i też, nie wiem, podobno i umysłowo również tam trochę szwankował, nie wiem. W każdym razie jemu wolno było więcej. No nie? Tak. I, no bo on to coś tam, no bo wiesz, jaki on... I jemu właśnie można było obmacywać, jemu można było sadzić takie dowcipasy, że ja po prostu oczy nie wiedziałam, gdzie zgubić, wiesz, bo to się zdarzało w restauracji, no wszędzie po prostu. Wydzierał się, robił... Taką, no nie chcę powiedzieć wioskę, ale coś strasznego, ale my musieliśmy to tolerować, no bo wiecie, no bo on przecież... No i nikt mu nie powiedział nigdy, że weź ty się opamiętaj, człowieku, tak nie. Bo to człowiek niepełnosprytny po prostu. Tak, bo to człowiek niepełnosprawny i wszyscy taką po kątach gadali, a tu wprost przed nim, przed jego żoną, jego żona też się zresztą wstydziła, nikt wprost nie powiedział, żeby się po prostu zamknął i uspokoił. No właśnie, a coś to obmacywanie, coś ci tam nasunęło. Nie, no tak, no może, że właśnie... Nie będę zaraz tu się zmierzać z obmacywania, tylko mam na myśli, no, takiego kolegę w pracy mieliśmy, że czasem potrafił tarło odstawić. Nie będę tam źle mówić o ludziach z pracy. Było, minęło. Zresztą poza tym ja bardzo lubiłam tego... Ale to wszystko trzeba tolerować, nie? Tak, robić dobrą minę, to złe gry. Lubiłam tego kolegę, ale w sumie też były momenty, że przeginął, no i... Tak, i chyba wtedy trochę tam się stawiałam, że mówiłam, dawałam do zrozumienia, że przegina, nie? No, a on to takie też te swoje głupie żarciki właśnie miał. No, ale w sumie... Chyba się to o tym, to nie żarciki są w sumie, nie? Nie, to jest to tak jak słyszałam takie powiedzonko, że czy znasz definicję żartu, bo z żartu śmieją się obie strony, a gdy śmieje się tylko jedna strona, to wtedy jest złośliwość. No ja właśnie też z tymi żartami właśnie, ciągle słyszałam, no nie znasz się na żartach? No właśnie. Jak po prostu ktoś powiedział coś tak przykrego i ja zareagowałam jakaś tam oburzona, to nie znasz się na żartach? To właśnie też dla mnie też to. Też tu nawet mam to zapisane. To takie wieczne pokpiwanie i to takie dogryzanie sobie i to było wszystko żarty. Ale ale jeżeli tej osobie ktoś w podobny sposób dogryzł, to już było święte oburzenie. To właśnie bardzo fajnie to zobrazowane było. To moje wspomnienie z dzieciństwa. Miałam taką książkę. Bardzo fajnie wspominam tą książkę. Przygody nieumiałka. To było takie, nie wiem co to, nieumiałek, to był jakimś skrzatem, krasnoludkiem, ale to była taka społeczność. To była taka społeczność takich ludzików i to było coś takiego, że to by, no to tak jak w Wiosce Smurfów, nie? Sami chłopcy, nie? I to było tak, nie wiem czy to miało być takie pouczające właśnie dla dzieci, że ten nieumiałek to był taki
trochę taki jak łobuziak, ale też taki, że nic mu nie wychodziło i dlatego różnych zajęć się imał, próbował znaleźć, chyba szukał ten nieumiałek jakiegoś takiego swojego miejsca, nie? No i później jest tak, że on gdzieś jakimś balonem, czy jakoś tam leci i trafia znowu na wyspę, gdzie są same dziewczynki, nie? No i tam nie chce mi się wdawać w szczegóły, ale tam gdzieś w coś uderzyłam, no ale tam nieumiałek powiedzmy przechodzi jakąś taką metamorfozę, później się zmienia, dorasta, dojrzewa, nie? I dobra, i teraz wracam do meritum. Tak, ten nieumiałek spośród różnych powiedzmy tych prób swojego tak jakby odnalezienia, nie wiem, zajęcia dla siebie, swojej drogi życiowej, wziął się w pewnym momencie za malowanie, no bo tam w tej wiosce to byli tak jak u Smurfów, że był na przykład malarz, był poeta, jakiś tam pracuś był, nie? I on tak każdego tego zajęcia próbował. I oczywiście to mu nie wychodziło zawsze i była katastrofa. No i było coś takiego, że próbował malarstwa, no i namalował portrety wszystkich chłopców z tej wioski, no i zrobił taką galerię, no i zrobił otwarcie, żeby każdy mógł wejść i sobie obejrzeć to. No ale oczywiście zrobił tak, że tak jak te niegrzeczne dzieci mają coś takiego, że jakiegoś psikusa musi zrobić, nie? To on na przykład jednego ze ślimi uszami namalował, innego coś tam znowu z czymś innym, że wyszedł mu takie karykatury. No i w zasadzie każdy z tych chłopców, jak wchodził do tej galerii, to śmiał się do rozpuku z tych wszystkich portretów, dopóki nie zobaczył własnego. Aha. Tak. I było, no, wtedy leciał do nieumiałka i mówi, no te są fajne, ale ten to nie, ten musisz zdjąć, nie pozwalam ci, żeby ten mój portret tutaj wisiał. No i w efekcie wyszło tak, że został chyba tylko jeden portret i to był w galerii, to był autoportret nieumiałka, nie? Tak, to jest właśnie clue takich osób, no, właśnie. Buraków, tych buraków takich z wyższych sfer. Nie wiem, czy jeszcze zauważyłaś coś takiego, ja nie wiem, czy tam akurat wśród twoich buraków coś takiego się działo, ale wśród moich buraków była taka jakby wieczna walka pomiędzy mężczyznami a kobietami. Tam mężowie, było bardzo modne, żeby mężowie dogryzali żonom, tak niby w sposób żartobliwy. Że to taki one się jakoś tam Tak, one się jakoś tam odgryzały, że... I to takie wiecznie właśnie w takim, takie właśnie wieczne to poczucie, że to ciągle te kobity przeciwko tym facetom i to tak, wiesz, jak w takim zespole, nie, ludowym, gdzie tam taka grupa śpiewa, albo coś tam. Podbożki. Tak, i to właśnie było takie bardzo modne, natomiast źle było widziane, tak jak na przykład tam za ręce się trzymali, nie, że widać było, że jakaś, my na przykład czasem odstawaliśmy, bo byliśmy taką, bo my się tak jak powiedziałam, kiedyś dużo kłóciliśmy, ale też i dużo kochaliśmy, więc my czasem się trzymaliśmy za ręce i to już było tak źle widziane i tak z nas pokpiwano, bo ja też tam powinnam... No ze zazdrości, jak tak mogło. Wiesz co, to chyba takie właśnie brak szacunku w związku między osobami powodował to, że oni musieli to tak jakby wyładowywać niby w żartach, a jak widzieli, że tobie się w związku układa, że macie dobrą relację, no to przecież im się nie chce pracować nad związkiem, więc prościej będzie, jeżeli ciebie ośmieszą i przez to, wiesz, niby sprawią, że ty będziesz, wasz związek będzie nieautentyczny, nie? Tak, to właśnie, tak. No nie wiedziałam, z czego to było, ale tak ogólnie to wyglądało, że wręcz my, no my jesteśmy tacy zakochana para. Nie z taką, ale z taką najpierw to tacy, wiesz, najgorsi, bo my się tam potrafiliśmy tak skłócić, że coś strasznego, ale nigdy na takiej zasadzie, że taki, wiesz, takie dogryzanie sobie, a potem się przeprosiliśmy, więc byliśmy zakochani, a tam trzeba to właśnie, była taka potrzeba, żeby te dwa obozy koniecznie istniały i żeby tam, bo ty to tylko coś, tam wrócisz i leżysz, a ty to tylko do sprzątania się nadajesz, a wiesz ty to coś. Ja powiem tak, że u siebie
A wtrąciłam się teraz buracko? Nie. Tak. U mnie, powiedzmy, w rodzinie takiej najbliższej, to w zasadzie czegoś takiego to nie było. Powiedzmy, wśród tych takich tej najwyższej hierarchii buraków, że tak powiem, z którymi miałam do czynienia, to właśnie było takie trzymanie się za ręce. Wiesz, tylko nie wiem, może to było, może trochę na pokaz, wiesz, w sumie może nie będę rozwijać tematu, bo tam może rzeczywiście są jakieś tam uczucia, ale w sumie nie wiem, jak to wygląda, wiesz, w czterech ścianach, więc ciężko mi to powiedzieć, czy to jest w tym obłuda, czy nie, ale powiedzmy, spotkałam się, bo też miałam coś podobnie jak ty, że miałam taką koleżankę, no powiedzmy, brakowało mi jakichś takich, jak poszłam do pracy, brakowało mi kontaktów, jakichś takich przyjaźni, no bo już wiadomo, większość osób to albo gdzieś tam w innych miastach było, albo mieli jakieś tam, nie wiem, swoje sprawy, już się dawno potraciło te kontakty, więc próbowałam sobie znaleźć właśnie takie środowisko, no, gdzie można by się właśnie poczuć się dobrze, odwiedzić kogoś, nie wiem, no tak jak mówiłaś, no przynależeć. No, poczucie przynależności, tak, do jakiejś grupy. I to takie dla mnie było ważne. Teraz będzie taka historia z przeskokiem. Było coś takiego, że właśnie no, odwiedzałam pewną koleżankę, jeszcze ona tam miała małe dzieci, więc tam chętnie powiedzmy, jak przychodziłam, to tam tym dzieciom jakieś tam zawsze coś, jakieś tam, nie wiem, naklejkę, czy jakieś tam, nie wiem, słodkości przynosiłam i później powiedzmy, nie wiem, klockami bawiłam się z tymi dzieciakami i to było fajne, no ale znowu ona miała takie... Powiem ci, że z perspektywy czasu nie wiem, czy ona rzeczywiście była taka fajna, jak mi się wydawało, czy ona po prostu przed ludźmi udawała. No. I dlatego się, wiesz, nabrałam. Powiedzmy, że no tak jak w tym środowisku, w którym akurat obie się obracałyśmy, że była inną osobą, a w jej domu było właśnie no takie inne środowisko. No, w każdym razie była sytuacja, że kiedyś była rozmowa taka, ona takiego męża miała właśnie, że taki kurczę, dociąć komuś, właśnie zhejtować, skrytykować, nie? A później się dowiedziałam na temat tego męża, że to taki nie rób w ogóle, że tam niby jej dokuczał właśnie. No tak, bronił w ten sposób, a głównie ona musiała pracować i utrzymywać całą rodzinę, no to... więc to takie, wiesz, tutaj w gębie mocne, kogoś ośmieszyć, a w rzeczywistości to, no brzydko powiem, zero, nie? No i była sytuacja właśnie, jak on, coś była rozmowa na temat jakiegoś tam sportów czy biegania, nie? Mhm. I ona coś takiego powiedziała, że że ona by sobie w sumie, chętnie by sobie mogła biegać, czy coś w tym stylu. A on tak na nią spojrzał, mówi, chyba z pokoju do łazienki. Nie, no, i to tak przy mnie, przy koleżance takie ośmieszył, nie? Albo wiesz, co była sytuacja... Tak, to ja to notorycznie. Tak, ja wtedy nie załapałam tego, bo jeszcze wiesz, poznawałam ich, ale była sytuacja, że jakoś tam to była jazda samochodem, więcej osób nas jechało i ona tam naleciała ją ochota, poszła, kupiła sobie loda, nie? No i ten... I on kierował, ona siedziała za nim, no i tam dała mu polizać tego loda, nie? No. Może to będzie opowieść, nie? Już się domyślam. Tak, ja tak kątem oka widziałam, słyszałam, nie? I na początku nie załapałam i wiesz, nawet nie zwróciłam uwagi na to, co się stało, a u niej zauważyłam coś takiego, że ona wyczuła jego złośliwość i jej było głupio i tak wiesz, że on jej taki tekst walnął, lisz szybciej, nie? I ona taka skonsternowana była, nie? Jej się głupio przy nas zrobiło, no i wiesz. Tak, to ja też. Tak. To ja to po prostu naprawdę, tak jakbym wróciła do dawnych czasów. No widzisz, czasów. I właśnie ja się zastanawiałam, że mnie do takich ludzi ciągnęło, ale ci ludzie w sumie mnie
jakoś tak odpychali, odtrącali. Prawdopodobnie dlatego, że jakiś troszeczkę inny poziom intelektualny reprezentowałam. Tak. I tak. Zawsze czułam się jakaś taka gorsza, zdeptana przy nich. I wiesz, i była, teraz to będzie ten przeskok, nie? I powiem ci, że już od pewnego czasu, no ale tak nie utrzymuję. Po prostu z tą powieścią, no, naprawdę, nie utrzymuję jakby kontaktu. Znaczy tam, jak ona coś mi napisze, to powiedzmy odpiszę, ale no jakoś tak nie mam potrzeby i w sumie nie chcę, bo wiesz, po co, to jest jej problem, powiedzmy w tym sensie, nie wiem jaka jest naprawdę, ale jeżeli wiesz, no ma takie życie, godzi się na takie życie, no to wiesz, to jest jej wybór, ale to nie znaczy, że ja muszę, kurczę, znosić takie towarzystwo. Złośliwość męża, no, tak taki, jest, takie wiesz. Towarzystwo. Tym bardziej, że się w tym towarzystwie człowiek w sumie męczy. Tak jak tu rozmawiałyśmy, może powiem, o czym rozmawiałyśmy przed audycją, czyli o tych toksykach, tak? Co wczoraj usłyszałam właśnie na kanale pani Katarzyny Miller. Właśnie, co to są ludzie toksyczni, bo zawsze myślałam, że to tacy ludzie, którzy naprawdę zatruwają mocno naszą psychikę i przez których się czujemy no, jakoś strasznie, a okazuje się, że nie, że tak, że toksyczni to są ci ludzie właśnie po spotkaniu, z którymi zastanawiamy się i analizujemy samo to spotkanie. Tak, i taki czujemy dziwny niepokój. Albo ludzie, przy których właśnie, z którymi siedzimy i non-stop się zastanawiamy, jak się zachować, albo jak zareagować, przy których w ogóle nie czujemy się naturalnie i swobodnie. I to już jest toksyczne. To ja mogę powiedzieć, że naprawdę większość życia spędziłam wśród toksycznych ludzi, jeżeli tak na to spojrzeć, bo ja cały czas właśnie w tamtym towarzystwie się zastanawiałam, jak się im przypodobać, co zrobić, żeby oni mnie nie odrzucili, a jednocześnie, gdy miałam jakikolwiek taki, nie wiem, no, wyskok ponad, można powiedzieć, tak? Coś powiedziałam mądrego, o książce, o muzyce jakiejś, było to traktowane po prostu jako coś do potępienia, albo że ja się wywyższam, albo zostało to ośmieszone, o tato, zawsze coś tam, nie? No właśnie, jaka ty mądra, nie? No i takie, tak, że ja dusiłam w sobie po prostu wiedzę, można powiedzieć. Ty tu zawsze musisz mieć rację, znam to. Tak. Tak, a za chwilę, wiesz, ktoś do telefonu, żeby tylko podważyć to, co mówisz, a później cisza, bo okazało się, że faktycznie miałaś rację. Tak. No tak, także to było bardzo źle widziane, a ja, powiedz mi właśnie, zresztą sama teraz powiedziałaś, także ciągnęło nas do takich ludzi. Dlaczego nas ciągnęło, dlaczego był taki czas, że nas ciągnęło do takich ludzi? Ja nie wiem, bo ja chciałam tam być, że ja gotowa byłam pół pensji wydać na prezenty, żeby im się przypodobać. Co, zaraz to powiem, tylko dokończę jeszcze tą historię, druga część. No, i było coś takiego, że jakiś czas temu zadzwoniła do mnie ta koleżanka zaprosić mnie na swoje urodziny, nie? Które gdzieś tam, to było prawdopodobnie coś w stylu jakiegoś ogniska, znaczy nie wiem czy ognisko, to ale coś mi się przypomina. Ale to w takim jakimś, to nie było... Grill to pewnie. Nie grill, nie wiem jak nazwać to. Powiedzmy w takim miejscu, gdzie głównie jakieś takie libacje, popijawy zawsze wszyscy organizowali. I wiesz co, i tak najpierw się zastanawiałam, a później po prostu fakt, że ja miałam wymówkę i w sumie też chyba ciężko by mi było wtedy rzeczywiście znaleźć czas, ale tak sobie pomyślałam, dziwna sprawa, dlaczego wcześniej mnie nie zapraszała na żadne, nie wiem, powiedzmy urodziny dzieci albo na jakieś inne imprezy, a teraz nagle mnie zaprasza na swoje urodziny. I w sumie tak sobie skojarzyłam, że ona rozmawiała jakiś czas wcześniej z właścicielką, powiedzmy, lokalu, który wynajmuje pod moją działalność, a to taka w sumie dosyć bogata osoba i taka no, poważana. Więc pomyślałam sobie, że aha, to już wiem, gdzie leży prestiż podniósł. Tak, gdzie leży pies. A druga sprawa, doszłam do wniosku, że tam będzie po prostu chlanie, będę musiała znosić prawdopodobnie żarciki tego męża i albo całej jeszcze reszty znajomych, ekipy, czy rodziny, tak. Ekipy. I doszłam do wniosku, że nie, to nie jest towarzystwo, w którym miałabym się obracać. Nie mam ochoty, no i po prostu odmówiłam. Wiesz, w sumie miałam pewną satysfakcję, ale chyba bardziej mnie uradowało to, że w ogóle po prostu, nie poszłaś. Że się, wiesz, że ja się
nie czułam potrzeby, pierwsza sprawa, a druga, no że się odcięłam od tego typu ludzi. No właśnie, to fajne. I właśnie, no. I dlaczego? No widzisz, ja to u mnie myślę, że to wynika z tego, że właśnie no, wychowywałam się w pewnym takim buractwie. I no nie wiem, mnie wywożono, nie chcę obrażać wsi, nie chcę źle mówić na temat wsi, bo to nie ma co generalizować, ale no może akurat moja rodzina taka i tutaj wieś nie ma, nie, wiesz, wiele do powiedzenia, no ale powiedzmy wywożono mnie na całe wakacje do przeróżnych ciociów na wieś. Mhm. Ja dopiero po latach sobie zobaczyłam po prostu, jakie tam były obyczaje, wśród tych ludzi i zrozumiałam, jak wiele jakichś tam cech, czy właśnie tego, że mnie gdzieś tam ciągnie do jakiegoś środowiska, mm-hmm. bo w pewnym sensie ja miałam coś takiego na przykład, że w domu były wymagania, wszystko musiałam, nie wiem, być poukładana, wymagano ode mnie, że muszę być taka, paciorek zmów, posprzątaj pokój i jeszcze cały dom przy okazji, nie? Wiesz, zrób to, zrób tamto. Natomiast tam, jak wywozili mnie na te wakacje, to pomijając fakt, że był powiedzmy brud, smród, no niekoniecznie ubóstwo, bo gdzie buractwo, tam i cwaniactwo, nie? Ale wiesz, to była taki luz, samowola, to mi się dobrze kojarzyło i być może ten aspekt mnie przyciągał do tego, wiesz, że to było troszeczkę takiego luzu, takiego usprawiedliwienia, bo oni robili rzeczy, których mi zabraniano i tam nikt mnie za to nie karcił, więc może dlatego... Wiesz, było wszystko jedno. Tak, im było wszystko jedno. Nie przejmowali się, chociaż powiedzmy, była taka ciocia. Na uszy się chyba chodziło, nie? Na jednej wsi były dwie cioci, gdzie u jednej, powiedzmy, z jej dziećmi, ja nie wiedziałam, że to było złe, chodziliśmy kraść jabłka do kogoś, a druga ciocia, jak jej powiedziałam, że byliśmy z ciocią na jabłkach tam i tam, a ciocia taka zła. O, to wy jabłka kradliście, nie? A ja, co chodzi, ale było fajnie, nie? Wiesz, tak, i tamci, było, tamci stworzyli takie, wiesz, takie we mnie wrażenie, że to jest coś normalnego, że jest wszystko okej, okay. A ta ciocia, wiesz, tutaj burza z piorunami, wiesz, też nie wiedziałam, co jest grane, wiesz, bo to jeszcze dzieciak byłam. No tak, tylko byłam dzieckiem. Tak, no. Także z jednej strony było to, a w domu też miałam część powiedzmy... Część rodziny, mój taki dom, ten dom rodzinny, w których powiedzmy osoby, co byłam w nich bardzo zapatrzona, przywiązana, to w pewnym momencie nagle zostałam bardzo źle potraktowana, zresztą nie tylko ja, bo i reszta rodziny, bo przyszła nowa osoba, no pewnie można się domyślać, i nagle powiedzmy osoba z rodziny, którą bardzo poważałam, nagle ta osoba się bardzo zmieniła. I nagle zrobiło się, powiedzmy, że część rodziny, właśnie ta po zmianie, zaczęła się izolować, gorzej traktować innych, właśnie z taką wyższością. No i ja w tym momencie, wiesz, poczułam się odrzucana. No i to no i bardzo długo we mnie się działo. To na dobre wychodzi, tak, nie? To odrzucenie. Tak. Tylko wiesz co, właśnie... Bo jestem odrzucona, tak, to na też dobre dwa wychodzi. Lata przeżywałam, no. Ale na dobre mi to wyszło. Ale widzisz, wszystko. Te... Chociażby to, że ciebie poznałam, tak? Ale no przecież właśnie, w życiu tak, bym nie szukała przyjaźni gdzieś w YouTubie, gdyby właśnie. Dalej tam siedziała, to bym przy jakimś grillu widzisz, pewnie urzędowała. Te buraki w pewnej części właśnie, do których później lgnęłyśmy, to było tak, że oni trochę nas odrzucali i dawali odczuć, że jesteśmy gorsi, więc my sobie tak jakby powielałyśmy, przynajmniej ja sobie powielałam to, co było wtedy. Tylko to było na takiej zasadzie, że ci nowi buracy to powiedzmy nas tolerowali po to, żeby móc nas poniżać, żeby mieć takiego, jak to w więzieniu jest, to kozła sfer, ofiarnego, nie? Tak? Tak, kozła ofiarnego, chłopca do bicia. No dokładnie, więc to była funkcja, więc może też to częściowo wyniosłyśmy z naszego dzieciństwa i tak, bo to zawsze trzeba było na kogoś winę zrzucić, no i wiesz, i prawdopodobnie sobie, no wracałyśmy, robiłyśmy powtórkę, przynajmniej ja.
No, ale powiedzmy z czasem, jak, tak jak mówisz, że zrozumiałam, że to odrzucenie to jednak na dobre wyszło i że w sumie to szczęście było, że tamta rodzina mnie odrzuciła, bo jakbym miała, powiedzmy, dalej się wychowywać wśród takich ludzi, to jeszcze gorsze bym miała życie, powiedzmy, no myślę, bardziej bańkę tak. zrytą, nie? Więc tak jak myślę, mówisz. Myślę, że tak, no. że nie wiadomo, czy w ogóle nawet chciałabyś jakoś wychodzić i wyskakiwać ponad, no tak? Właśnie. Bo być może się czuła tak już zdołowana albo tak przez nich przekonana, że właśnie trzeba tam siedzieć na dole. Tak jak, znaczy nie, jeśli chodzi o to... Wyskakiwałaś, tak? Nie. To jest złożony problem, bo to było coś takiego, że jakby to nazwać ci uprzywilejowani, lepsi. Mówię o tej konkretnej rodzinie, która mnie odrzuciła, nie? Czyli... Mhm. Ci wybrańcy, tak ich nazwę. Znaczy tak. Wybrańcy w sensie, wybrane że... Wybrane buraki. Tak. Elita buraków. Elita, niech będzie elita. Będzie elita. Oni zawsze najlepsi. Inni ludzie to są B, niedobry, ten to zrobił, ten tam. A ludzie to, ja to jestem porządnym obywatelem, a ludzie to są tacy. No i jakiś czas temu byłam świadkiem, jak to wygląda w rzeczywistości. I to był problem, znaczy sytuacja z maseczką, ostatnio coś na czasie, nie? Że tak akurat... z tym jednym obywatelem z elity. Byliśmy w jakimś sklepie, supermarkecie. No i tak, ja miałam maseczkę. Pan z elity nie miał tej maseczki. W pewnym momencie podszedł pan ochroniarz i pan z elity zwrócił uwagę, żeby założył maseczkę. No cóż, a wcześniej było gadanie, ten pan gadał, że ludzie są nieodpowiedzialni, bo nie noszą maseczek, narażają innych i tak dalej, ble, ble, ble. Jacy ci ludzie to są głupi, po prostu gorsi są. No, a później sam nie założył maseczki, ale to nie wszystko. Potem było gadanie, no jak to, mi ochroniarz zwrócił uwagę, przecież my byliśmy z rodziny, ja siedziałem daleko od innych, ja mogłem nie mieć tej maseczki. No i czy to nie jest hipokryzja? No coś strasznego. Tak. A ja jeszcze chciałam opowiedzieć, nie mamy jeszcze chwilę czasu, bo chyba sobie rozdzielimy tę audycję. Ale zobacz jakie to ciągle we mnie emocje budzi. Tak, ale to chyba ja chciałam widzisz, patrz, i teraz doszłam do odkrycia, że ja sama automatycznie opowiadając, naśladując, ja się wprawiłam w emocje. I zobacz, jakie ja naśladując w dzieciństwie tych ludzi, ja tak samo właśnie łapałam te emocje, wzorce zachowań i tą całą energię i dlatego ja miałam takie przesrane życie, bo byłam hipokrytką, która wpada w szał, nie panuje nad emocjami, tylko dlatego, że nauczyła się tego nieświadomie i w ogóle no, że tak trzeba, bez zastanowienia. Tak, że masz silny charakter, jak tak? No. Jak nie dasz sobie w kaszę dmuchać, o, tak się mówi. No nie, to nie powiedziałabym, bo to było bardziej kozaczenie, gadanie, a jak przychodziło co do czego, to... No wiem, ale tak ludzie uważali ci właśnie. No. Tak, u nich to jest właśnie dobrze postrzegane, że jesteś taka nerwowa, że tak walczysz o swoje, że się tak w ogóle wszędzie wkurzasz i wszystkim urządzasz awantury, nie? Może, no to nie tam wiem. Było bardzo w ogóle może taki to szacunek to, wręcz. To było, wiesz, to nie było urządzenie, wiesz, to było kolejna hipokryzja, bo to było przy innych, przy rodzinie gadanie, jaki to ja nie jestem, znaczy mówię o tym w moim wzorcu, jaki to ja nie jestem, ja to bym wszystkich to, tamto poustawiał, a jak przychodziło co do czego, to uszy tak, uszy po sobie, tak. I ja taka byłam właśnie. Tak. A to właśnie by mi się tak nasunęło, jak opowiadałaś o tym takim, o to właśnie taki, taki kij, marchewka niemal, bo może, nie wiem jak to nazwać, że
my byliśmy trochę tacy gorsi, mhm. jak sobie z nami grali ci znajomi, nie wiem, czy słusznie, mhm. znaczy, czy może to było nieświadome, czy to było specjalnie, w każdym razie tam była taka selekcja, mhm. jeśli chodzi o zapraszanie na przykład na wesela, na imieniny, czy tam na jakieś różne inne imprezy, że na przykład my byliśmy czasem przez niektórych zapraszani, a to mi się przy tej koleżance twojej przypomniało, czasem byliśmy zapraszani, a czasem nie byliśmy zapraszani, a byli na przykład byli zapraszani wszyscy pozostali i tylko mnie, no. Ja się tak czułam po prostu. Poniżona. Ja tak płakałam, że dlaczego... No i tak właśnie ta moja przyjaciółka z tej takiej elity najwyższej, która była zawsze zapraszana wszędzie i której towarzystwa po prostu pożądano wszędzie, bo oni byli, ja to ich nazywałam, no nie chcę mówić nazwy miejscowości, ale Beckhamami takimi w tej miejscowości. I ci tam jeszcze byli drudzy tacy, nie wiem jak to... Też jacyś tacy, no nie Beckhamowie, jacy Kardashianie. W każdym razie były tam takie dwie rodziny, których no po prostu każdy tak bardzo chciał być u nich na jakiejś imprezie, tak bardzo chciał, żeby oni zaprosili. No i wszyscy się jakoś tak potrafili tam wkręcać. No Kardashianie z Beckhamami to zawsze tam tak sympatyzowali, mimo że my byliśmy podobno najlepszymi przyjaciółmi Beckhamów, to byliśmy czasem odstawiani na tor boczny. I ja pamiętam, jak właśnie wszystkich zaprosili na wesele jakiejś córki, jakiejś innej córki. No jakiś tam w każdym razie Kardashianów, kuzynów. No tak. Ja po prostu tak płakałam. Przecież wuj z syry, ja siostry brata do mojego drugiego męża. Tak, ja tak płakałam, że nas nie zaproszono. Ja sobie po prostu tego nie mogłam darować. No i tak mi wytłumaczyła ta moja koleżanka, że to po prostu jeszcze tam na przykład dopiero my ich zaprosiliśmy dwa razy na imieniny, więc to jeszcze za wcześnie. Jeszcze tak. Żeby jeszcze nie nadszedł. Nie przyszłaś rytuału wprowadzenia. Tak, nie przyszłam rytuału wprowadzenia i jeszcze jest pewnie... Jesteś na stopniu hierarchii, jesteś tak, za mało się wykazałaś. Ale wiesz, że ja mieliśmy taką nagrodę pocieszenia wtedy, wiesz. Po prostu ci Kardashianie nas wtedy poprosili o pilnowanie swojego cennego domu, bo oni szli na to wesele i no nie wiadomo, bo czy się tam ktoś nie włamie do tych bogactw, więc my po prostu tam spaliśmy. Ty wiesz, bo tam jeszcze zarobiłam po piętach takie poruty, wiesz, tego tam było jakieś sterowane automatycznie ogrzewanie centralne. Takie w takim jakby kontakcie, wiesz, na ścianie. Ja uruchomiłam piec po prostu w lipcu, nie? Centralnego ogrzewania, te ukarny. Ale przypomniałaś mi identyczną sytuację ode mnie z rodziny, że taka rodzina niby taka, mam rodzinę na wsi. Za miastem, no. Że niby tacy biedni, nie? I wyprawiali ślub swojej córce. I my w sumie dosyć bliska rodzina jesteśmy, bo moja mama to jest dla nich ciocia i ich ojciec to był brat mojej mamy, więc dosyć bliska rodzina. No to bliska ale oni rodzina, nas nie zaprosili, swoich sąsiadów pozapraszali, bo pewnie co ludzie powiedzą. Wyobraź sobie, że nas nie zaprosili, ale moją mamę pytała tam ta kuzynka, czy by nie przyszła obrządku im dopilnować, bo tam krowy, świnie, wszystko. Moja mama, kurczę, już wiekowa, jeszcze schorowana i oni nie dość, że nas nie zaprosili, to jeszcze, kurde, na tą wieś, kurczę, do tych krów, świn i do tego gnoju chcieli, żeby przyszła im tego pilnowała. Nie, no to my pilnowaliśmy pałacu, także my tak zostaliśmy lepiej potraktowani, lepiej. A później rano wszyscy wrócili. Tak. Kardashianie mieszkali naprzeciwko w domu, więc tam różne jechały pyszne rzeczy z tego wesela, no i nas poczęstowano na śniadanie. Mieliśmy takie, wiesz, smakołyki, no ale co się napłakałam, to się napłakałam. Resztki mieliśmy z pańskiego stołu, tak. Ale co się napłakałam, ale nie było zielonej wędliny. Nie, no wszystko było takie tam zawsze, wiesz, na tip-top. W każdym razie, teraz tak chce mi się śmiać, że ja takie głupoty przeżywałam, że ja po prostu... To jakieś, kurna, przaśne wesele, wiesz, nie idę z jakimiś oczepinami, nie wiadomo czym, co...
teraz to w ogóle nadbym, po prostu wesela mnie same śmieszą, nie sama takie, sama ta, taka impreza, ale kurczę, lubię oglądać te panny młode różne, jak tam się stroją w telewizji, nie wiem dlaczego, jakoś tak mnie ciągnie do oglądania, ale sama impreza mnie niesamowicie śmieszy. Nie wiem, czy jeszcze będziemy opowiadać, bo o hejcie chcemy, czy to już będziemy kończyły? Myślę, że tak, że zrobimy następną audycję. No, zrobimy następną audycję o hejcie, bo ja mam tu jeszcze szereg opowieści o tych znajomych, ale to już będą takie opowieści właśnie bardziej podlegające pod hejt, więc... No bo to się niestety łączy z buractwem. No i ale to... wiersz musi być. Boże, ale po buracku cię potraktowałam, zagadałam i zapomniałabym o wierszu, no. Ja sama bym zapomniała. Wiersz musi być. Musi. I konkluzja w ogóle, w ogóle konkluzja tego szczęścia. Czy jest to, znaczy nie, właśnie to nie szczęścia, no bo wiadomo, bo wiadomym jest, że my tam szczęścia nie znalazłyśmy. My tam szukałyśmy i o tym opowiadamy, więc może potraktujmy tę audycję jako takie ostrzeżenie, żeby jednak, jeżeli czujemy, że jest nam jakoś niewygodnie, że coś nam nie pasuje, że źle się czujemy po spotkaniu z tymi ludźmi, że później przez tydzień chodzimy jako bici, to naprawdę uciekajmy stamtąd. Tak, tak. No. To nie ma co się przejmować, bo ja teraz jak spotkałam Beksalale i resztę naszych przyjaciół, których serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiam zawsze. Ja macham też. Żeby nie zapomniała wiersza, powiedział, opowiadaczki. Tak, to ja dopiero zobaczyłam, że można mieć piękne relacje, że można znać wspaniałych ludzi, którzy wspierają, mają czas, szanują. Znoszą humory, akceptują. Że samemu można znosić czyjeś humory. Tak, albo jak będzie zgrzyt, to nie wpędzają w poczucie winy, tylko potrafią jakoś, nie wiem, rozwiązać problem, dogadać się, pogodzić. Obrócić kota ogonem. Tak. Ja zrozumiałam, że nie ma co żałować ćwikły zaprawionej chrzanem, kiedy można trafić na piękne, soczyste, słodkie brzoskwinki. Truskawki też. Truskawki, czereśnie, matka. A ja przeczytam. Ludzie, teraz kochani, wierszyk. Nie martwcie się, że zostaniecie sami albo że jesteście gorsi, bo jak zrobicie porządek z ćwikłą w swoim życiu, to zrobicie miejsce dla wspaniałych owocków. Słodkich, soczystych, tak. Teraz wierszyk. Tak jest. A wierszyk nie będzie o owocach, bo wierszyk się zaczyna, wyobraź sobie, od wędliny. O wędlinie jest na początku. Kieszankę mam w lodówce. No, trafiłaś. No, bo jeszcze że będzie trochę inaczej nazwana. Zostało mi jeszcze ze starych czasów. Będzie inaczej nazwana. Dobra, dobra, czytam. Już. Czytaj, koniec. Już powiedz mi, że siara. Jadłam kisz... Jeszcze raz zaczynam. Okay. Proszę się zamknąć. O, no widzisz, nie da powiedzieć, dobra. Jadłam kiszkę i kiełbasę i patrzyłam w blask mamony, ale przyszedł wiatr odnowy i mnie wywiał w inne strony. Popłynęłam parostatkiem w rejs na morze kiedyś znane, tam gdzie Rymy i Beatlesi, sprawy dawno zapomniane. I krzyczeli, to głupoty, musisz stać na ziemi z nami, mnie na ziemi dawno nie ma, skaczę sobie z delfinami. Brawo! Super, brawo. Ale no to w punkt trafiłaś, tak? Kapryldo, jesteś delfinami. Delfinem jesteś, z którym sobie skaczę. O matko, a delfin to było we Francji, to jakie ten... Tak? Tytuł arystokratyczny, tak. Wow. Ale ja też z Francji mam zdjęcie z delfinami, gdy je tresuję. Pamiętam, kiedyś mi opowiadałaś o tym, no. Tak. No. Zdjęcie ci pokazałam. I pozdrawiamy Francję. Tak, pozdrawiamy Francję i Belgię, no właśnie, bo Belgii nie macie z nami, ale Belgia po prostu nie zna buraków. Belgia nie zna buraków. Belgia nie zna buraków, powiedziała, że nie czuje się mocna w temacie. Tak, a poza tym to tak doszłyśmy troszkę też zburaczona. No, do wniosku, że we trzy, chociaż jest fajnie, wesoło, to jednak taki trochę chaos nam się wkrada i jak na razie to chyba to tak, przejdziemy do tych takich duetów, a może w międzyczasie czasem coś się nagra też w trio, no nie? No w trio by trzeba było nagrywać z kamerką, to już jesteśmy chyba tego pewne, bo jeżeli się nie widzimy, to jedna osoba milknie i dwie się chcą odezwać, prawda? Nie wiadomo, kto...
tak, nie, no, albo jakieś światełka, nie wiem, myślimy, kurczę, tak, nie wiem, no coś musimy wymyślić na te rozmowy potrójne, zobaczymy, to jak bardzo chaotyczna będzie ta, która się teraz właśnie... Będę musiała się uczesać. Trzeba się będzie uczesać. Tak. Dobra. A to tylko się będzie widział, to nie będzie dla widzów. To dobra. Spoko. No trzeba by przejść do kolejnego etapu i się zobaczyć wreszcie. Tak. Nie tylko na zdjęciach. Maskę się trzeba będzie szykować. Te dwa dni się trzeba będzie szykować. No. Trzeba, słuchaj. No, maseczkę muszę kupić. A, no właśnie. Ale taką oczyszczającą, no twarz, nie? To, że do nagrań. A, myślałam, że taką, że się zatkasz no. Potem, a, to zasłonisz po oczy. Dobra, może skończmy. Dobra, kończymy. Tak. Tak, no my kończymy to część pierwszą, a do zobaczenia kończymy część pierwszą, do usłyszenia. W drugiej by się jeszcze nie będziemy. See you later, alligator. Tak, bye, pa, pa. Pozdrawiamy, do widzenia, pa.